Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu podsumowującym Współzawodnictwo Szkoły Sportowe w roku szkolnym 2013-2014. 16 Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej odbywały się w roku 2013-2014 w Radomiu i Siedlcach. To były dwa miasta organizujące te igrzyska. Jeśli chodzi o klasyfikację rejonu, tutaj rejon siedlecki, szkoła podstawowa zajął miejsce drugie, a gimnazja zajął miejsce czwarte. Ogólnie łącznie rejon siedlecki zajął miejsce trzecie. Pierwsze miejsce rejon Warszawa, drugie miejsce Radom. To jest klasyfikacja 8 rejonów województwa mazowieckiego. Teraz jeśli chodzi o klasyfikację powiatów, na 42 sklasyfikowane powiaty, Mińsk Mazowiecki, powiat miński zajął miejsce 23 w 16 Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. O ile pamiętam, w 15 byliśmy na 26 miejscu. 8 nawet, tak? 28 miejsce w tym roku jest 23. Mieliśmy następujące miejsca medalowe. Trzecie miejsce w pływaniu indywidualnym chłopców stylem dowolnym wywalczył Mateusz Parol z Gimnazjum Miejskiego nr 2 z Mińska Mazowieckiego. Jest to medalista 16 Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 50 metrów styl dowolny. Powiem jeszcze, że czwarte miejsce tutaj zajął Jan Fafisiewicz, też z Gimnazjum nr 2, także gratulujemy. Dziewczęta, pływanie indywidualne, styl dowolny. Drugie miejsce Natalia Kuć, Gimnazjum Miejskie nr 1. Nie ma, mam. Miejsce drugie. Miejsce trzecie, także styl dowolny, pływanie indywidualne, Paulina Bystrzycka, Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Także są to zawodniczki, które reprezentują, rozsławiają nasz powiat, nasze miasto. Mam jeszcze tutaj chłopca, lekka atletyka, Michał Jankowski. Trzecie miejsce, lekka atletyka, 300 metrów chłopców. Poprosimy razem z tatą może. Tu jest tata. Pokażę, jakie było wspaniałe mojego syna. Gratulujemy. Powiecie, mamy następującą najlepszą szóstkę. Zaczynamy tak? Szóste miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze Starej Niedziały. Nie mamy przedstawiciela. Przekażemy. Piąte miejsce z wynikiem 204 punkty zdobyła Szkoła Podstawowa z Sienic. Pierwsze cztery miejsca, jak od już kilku lat, są wewnętrzną konkurencją szkół z miasta. I czwarte miejsce to była Szkoła Podstawowa nr 1 z Mińska Mazowieckiego, 228 punktów. Proszę bardzo. Pierwszą trójkę przedstawiamy, już tu nagradzano pucharami. Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 z Mińska Mazowieckiego, 350. Tutaj rywalizacja była dość zacięta.
Nieźle to wyszło. Bezpośrednio odgrażałeś w tym roku ciężko. Tak się stało. Drugie miejsce to była szkoła podstawowa numer 6 Misji Osieckiego z wynikiem 320. Natomiast zwyciężyła z poprzedniego roku szkoła podstawowa numer 2 z Misji Osieckiego, czyli powołana do Wójta. 30 sekund 900. 200 przegrała złota na parkę. Brawo dla Natalii. To nowy sukces. Pierwszy medal w historii udziału w Mazowszu w tej dyscyplinie sportu. Nasze zawodniczki i zawodnicy brali udział w regionie z dużym sukcesem w wyborze nowoczesnym. Dziewczynki z gimnazjum miejskiego nr 1 złoto w regionie udział w Mazowszu. Chłopcy z jedynki srebro, chłopcy z dwójki brąz. To na 6 kompletów, 3 komplety przyjechały do Mińska. To też wydaje mi się sukces naszych zawodników, jakby nie patrzę nowej konkurencji. Tak jak tutaj kolega wspomniał, 23 miejsce w klasyfikacji powiatów, 28 miejsce gimnazjum miejskie nr 1 w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, no 284. W zeszłym roku najwyżej był sklasyfikowany gimnazjum z Cegłowa na 81 miejscu. I przejdę szybciutko do klasyfikacji mistrzostw powiatu, żeby nie przedłużać, a jeszcze w regionie. W regionie w tym roku, żeby też Państwa nie oszukać, na 138 gimnazjów sklasyfikowanych, na miejscu 6 gimnazjum miejskie nr 1, na miejscu 7 gimnazjum miejskie nr 3, na miejscu 8 gimnazjum miejskie nr 2, na miejscu 12 gimnazjum powiatowe. Między naszymi gimnazjami jest różnica 5 punktów. W regionie. I klasyfikacja mistrzostw powiatu. Tutaj poproszę może pana starostę i osoby dyrektorów, nauczycieli ze szkół, które zajęły miejsca od 6 do 1. Miejsce 6, gimnazjum Dębe Wielkie, 136 punktów. Zapraszam pana dyrektora. Miejsce 5, 161,5 punktu, gimnazjum z Mrozów. Miejsce czwarte, 253,5 punktu, gimnazjum polskie, macierzy szkolnej w Mińsko-Mazowieckim. Piąte miejsce Mrozy. Czwarte miejsce, gimnazjum polskie, macierzy szkolnej w Mińsko-Mazowieckim. I pierwsza trójka. Tutaj kolejność w tym roku uległa delikatnej zmianie, ale zanim przedstawię kolejność od trzeciego do pierwszego miejsca, powiem tylko, że między trzecim a pierwszym zespołem jest różnica 8,5 punktu. Tak jest to bardzo ciasno i jeszcze jako ciekawostkę podam, trzy szkoły mają powyżej 400 punktów. To też jest pierwszy raz w historii naszego powiatu, naszego współzawodnictwa. Najwyższą do tej pory punktację miał na miejskie nr 3 2 lata temu 399 punktów, a w tym roku na miejscu trzecim 404 punkty gimnazjum miejskie nr 3 w Mińsko-Mazowieckim. Obstawa nowych chłopców, że na miejscu drugim 411,5 punktu gimnazjum miejskie nr 2 w Mińsko-Mazowieckim.
Jeżeli powiem Państwu w międzyczasie, że zwycięzca ma 413,5 punktu, jest tylko 2 punkty wyżej od drugiego miejsca, to jest naprawdę niewielka, bardzo niewielka różnica przy całym roku szkolnym. Pierwsze miejsce 413,5 punktu z Gimnazjum Miejskie nr 1 Mińsko-Mazowiecki. Trzecie miejsce zespół szkół imienia Ewangelii Skłodowskiej-Curie, drugie miejsce zespół szkół ekonomicznych i pierwsze miejsce zespół szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego. To jest kategoria dziewcząt. Kategoria chłopców, trzecie miejsce, 78 punktów, zespół szkół ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Drugie miejsce, zespół szkół zawodowych nr 2, 84 punkty. I pierwsze miejsce, 98 punktów, zespół szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Takie spostrzeżenie, że na przykład szkoła podstawowa z Płocka, która wygrała tę klasyfikację w podstawówkach, wygrała tę klasyfikację biegami przełajowymi i czwórkojem lekkoatletycznym. Zdobywała punkty tylko w tych dwóch dyscyplinach sportowych. I już wygrała dzięki dobrym miejscom, wygrała tę klasyfikację wojewódzkie. I tutaj patrząc na przykład na gimnazja, tutaj też gro punktów jest zdobywanych za pływanie. Szkoła, gimnazjum pierwsze z Piaseczna, pływanie i dwubój. Czyli są to dyscypliny, które tak jakby, no nie wiem, nadają to. Z informacji, które uzyskaliśmy tutaj dzisiaj, wynika jednoznacznie, że no, mamy postęp, mamy ten awans 28 w ubiegłym roku klasyfikacji na 23 pozycję. To na pewno nie jest, proszę Państwa, szczyt naszych marzeń i oczekiwań, ale z całą pewnością no, trzeba to podkreślić. Jednak krok do przodu jest poczyniony i myślę, że to, co się dzieje na terenie naszego powiatu od kilku lat, to, co się dzieje w poszczególnych gminach naszego powiatu, a mam na myśli rozwój bazy sportowej, to, że przybywa obiektów, że obiekty są modernizowane, to, że powstają coraz to inne obiekty do uprawiania różnych dyscyplin sportu. To musi w którymś momencie przynieść efekt i z całą pewnością to przyniesie. Proszę zobaczyć, tu jeden z moich przedmówców zasygnalizował, zwrócił na to uwagę, ale proszę zauważyć również ten sam fakt, że mamy do dyspozycji basen, z całą pewnością jest powodem, czy jednym z powodów do tego, że mamy tutaj medalistów i to liczba ich była imponująca, prawda? Więc ta nowoczesna baza. Bardzo dziękuję organizatorom tego współzawodnictwa, Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z prezesem Kaczykiem i wszystkim wiceprezesom, wszystkim działaczom, wszystkim Państwu. Dziękuję za zorganizowanie, za to, że możemy się spotkać, podsumować, ocenić, przekazać gratulacje i podziękowania. I proszę Państwa, ostatnia informacja z mojej strony. I to nie jest obietnica wyborcza, tylko informacja. Otóż jesteśmy na etapie sporządzania projektu budżetu na 2015 rok. Tradycyjnie również umieściliśmy tam środki na to, żeby takie współzawodnictwo, między innymi takie współzawodnictwo mogło się odbyć, mogło być przeprowadzone
sobie w nas. Proszę Państwa, pięknie Państwu dziękuję. Gratuluję tym, którzy zdobyli medale, zdobyli miejsca punktowane. Wszystkim dziękuję za współpracę, za pracę i zachęcam do tego, abyśmy w tej pracy z młodzieżą nie ustawali, bo to jest dobra praca, przynosi dobre efekty. Wszystkiego najlepszego. Panie starosto, ja podziękowania ze swojej strony, czuję się też jakoś sentymentalnie i organizacyjnie związany ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Ostatnio też w takich rozmowach kularowych na tym spotkaniu, o którym Pan wspomniał, padło też takie stwierdzenie, jaki sport szkolny przez sport szkolny nie funkcjonuje. No może gdzieś nie funkcjonuje, ale w Mińsku Mazowieckim, w powiecie mińskim ma się dobrze i wiem, że jest mnóstwo takich powiatów, gdzie no, nie ma tego zabezpieczenia finansowego i organizacyjnego w postaci struktury powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i faktycznie w wielu powiatach nie ma takiej okazji do świętowania tego typu sukcesów, jak dzisiaj mamy. No, szkoły mają swoje rankingi, większość rodziców wybiera szkołę pod kątem nauki, pod kątem rankingów egzaminów gimnazjalnych, egzaminów maturalnych i to jest to, na co wszyscy patrzą. Natomiast no, jakby niekoniecznie rodzice patrzą, czy nie wszyscy rodzice patrzą na to, jakie warunki szkoła zapewnia do rozwoju pasji, między innymi również sportu. I widzę, że to zainteresowanie, to jest jakby poświadczenie tej obecności Państwa tutaj, że to zainteresowanie takimi możliwościami rośnie. I moim marzeniem jest to, żeby każdy rodzic, wybierając szkołę dla swojego dziecka, ten element również brał pod uwagę. Czyli to, jak szkoła jest otwarta na ucznia, jak umożliwia mu rozwijanie jego zainteresowań. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to cieszy mnie osobiście ogromnie sukces pływaków, tak? Bo to znaczy, że no, ten obiekt na Narczyńskiego 56 ma swoje uzasadnienie tu w tych realiach. No i jakby osobiście jest mi też bardzo miło, ten basen żyje, tętni, tam naprawdę mnóstwo dzieci pływa. Duży. Warto też wspomnieć o takich sukcesach, które gdzieś w sporcie szkolnym funkcjonują, a są na pewno poza strukturami Szkolnego Związku Sportowego. I to jest to, co kiedyś się przewijało tutaj na naszych spotkaniach, mówiliśmy o specjalizacji, że te punkty nabijają tak naprawdę wyspecjalizowane zespoły, wyspecjalizowane grupy, które trenują w ramach struktur klubowych, ale oczywiście chodzą do szkół i tamte punkty też zdobywają dla szkół. Powolutku ten system również zaczyna powstawać w Mińsku, w powiecie mińskim. Jest już na dzień dzisiejszy kilka szkół w powiecie mińskim, które mają klasy sportowe, profilowane w poszczególnych dyscyplinach sportu i myślę, że jeszcze troszkę pracy bardziej usystematyzowane i te sukcesy będą jeszcze większe. Serdecznie dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.